Nie pytaj, co Mozart może zrobić dla ciebie, ale co ty możesz zrobić dla Mozarta. Czy jakoś tak. Akwarium. Po łacinie aquarium, czyli naczynie na wodę. Szklanka, kubek, wiadro to wszystko akwaria. Chciałoby się powiedzieć, że dziś to pojęcie jest przestarzałe, ale przeczą temu zbiorniki robione w szklankach, kieliszkach czy w odwróconej żarówce. Niemniej nie będziemy się dzisiaj zajmować dewiacjami. Tym filmem chciałbym zapoczątkować serię filmów skierowanych do tych, którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę z akwarystyką. Również do tych, którzy już posiadają swój pierwszy zbiornik, ale nadal nie wiedzą, czy wsadzić tam rośliny, czy też zakisić ogórki. Początki zainteresowania się akwarystyką bywają różne, ale można wyszczególnić kilka odosobnionych postaw. Pierwsza. Jestem najlepszy we wszystkim, gniotę puszki na dyńce, otwieram butelki oczodołem, to i z akwarium sobie dam radę. Druga. Zobaczyłem akwarium u znajomego, znajomej, teściowej, kuzyna, szwagra itp. Fajnie wygląda. Musi być proste w utrzymaniu, bo znajomy, znajoma, teściowa, kuzyn, szwagra nic przy nim nie robią, kiedy u nich jestem. Trzecia. Jestem outsiderem. Świat mnie nie rozumie. Po mieście spaceruję dzięki Street View. Ryb nie trzeba wyprowadzać. Może to jest coś wreszcie dla mnie. Czwarta. Słyszałem, że akwarium uspokaja, a mnie się ręce trzęsą. Piąta. Zobaczyłem gdzieś akwarium. Zachwyciłem się. Szósta. Ci akwarystyczni youtuberzy to muszą w ciul hajsu przytulać, a co? Jak gorszy? Oczywiście wcześniej wspomniane postawy są przerysowane, ale ponieważ z podobnymi podejściami do tego pierwszego razu spotkałem się osobiście, więc postanowiłem je tak właśnie zaznaczyć. Oczywiście intencje nie mają w zasadzie większego znaczenia. Domyślam się, że nawet najbardziej rozpoznawalni akwaryści nie planowali pierwszego zbiornika w fazie embrionalnej. Zacznijmy od tego, że nie każdy nabywca akwarium będzie akwarystą. I nic w tym złego, takie jest życie i czasami forma przerasta treść. Ale oczywiście tyczy się to każdej z form działalności i każdego hobby. Akwarystą jest się wtedy, kiedy zajmowanie się zbiornikiem sprawia satysfakcję. Jeśli akwarium jest kłopotem, zajmuje tylko czas i miejsce w domu, nie ma co dalej tego kontynuować, bo i tak nic z tego nie wyjdzie. Przesada jest również niewskazana. Kiedy akwarium staje się centrum życia, powodem zaniedbywania rodziny, pracy i Bóg wie czego jeszcze, jest to objaw chorobowy i należy się zacząć leczyć. Najważniejsze, co należy pojąć, zrozumieć i wbić sobie do głowy, to to, że w akwarium pływają, pełzają i wiją się żywe stworzenia. To nie są zabawki. Posiadając je w akwarium, bierzemy za nie odpowiedzialność, stajemy się panami ich życia. To, że są od nas mniejsze i nie mają głosu, nie oznacza, że wolno je głodzić, truć i bezmyślnie zabijać. Dzieci też są od nas mniejsze, a jednak zdrowa większość społeczeństwa dba o nie i nie zabija. Ja wiem, że to zbyt poważny ton jak na moje filmy, ale czasem trzeba coś powiedzieć bardzo poważnie i otwarcie. Ten film jest wstępem do serii filmów, w której będę się starał wdrożyć was w akwarystykę roślinną, którą sam staram się promować. Ale pojawiają się też ogólne zagadnienia tyczące akwarystyki i różnych zbiorników. Decyzje, jakie akwarium będziecie chcieli prowadzić, pozostawiam oczywiście wam. To z pewnością nie będzie instrukcja wykonania perfekcyjnego zbiornika roślinnego, a raczej podpowiedzi, które wykorzystacie lub nie. Mozart nie ma przepisu na zbiornik doskonały. Podkreślam to w każdym podobnym tematycznie filmie. Nie ma dwóch identycznych zbiorników. Nawet jeśli zastosuje się wszystko to, co ja stosuję i zrobi się wszystko tak jak ja, nie oznacza to wcale sukcesu. Jeśli ktoś wam będzie coś takiego wmawiał, to możecie swobodnie zrównać go z gruntem. Trzeba zawsze brać poprawkę na warunki panujące w waszych domach, na wodę, którą dysponujecie, na umiejscowienie samego zbiornika. Niby to są szczegóły, ale jak wiadomo, diabeł tkwi w szczegółach. Nie wiem, jak się tam mieści, szczególnie gdzie chowa rogi i ogon, ale podobno tam jest. Tyle tytułem wstępu. Tak jak powiedziałem wcześniej, ten cykl kierowany jest do osób, które chcą zacząć i za bardzo nie wiedzą jak. Zaawansowany akwarysta pewnie nie znajdzie tu nic ciekawego dla siebie.
Ale gdyby wszystkie filmy były tylko dla zaawansowanych, to akwarystyka by upadła. A ja nie chcę być twarzą upadku akwarystyki. W ogóle nie chcę być twarzą. Jeśli już, to mózgiem jakiejś grupy przestępczej, szmuglującej pluszowe misie z Azji.